Kogo grzelak jest na sklepie? Wody. Agonia poczaria. Wybaczcie, zepsułam tagę. Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Beauty. Dzisiaj mam długo wyczekiwanego gościa i za Foggy Garden. Cześć. Ogólnie to z Izą już się znamy jakiś czas i chciałyśmy robić tą zmianę kosmetyczek już jakiś czas temu, ale Iza była na wyjeździe. Zrobiłam sobie pierwszy raz od 3 lat wakacji, wtedy wzięło się wszystko. Dosłownie. Znaczy wiesz co, ominęcie głównie Barbie, ja mam jeszcze Barbie vibe. O czym mówiliśmy? O zamianie kosmetyczek. Ten odcinek będzie taki właśnie. Więc szykujcie się na super słowotwórstwo. Ja ogólnie chciałam powiedzieć, że ja się mega boję tego odcinka, bo naprawdę mogłaś mi przygotować takie rzeczy. Ja wiem, jak ty robisz make-upy, ile te rzeczy naklejasz na twarz. Najbardziej boję się tego, że przygotowałaś mi 40,5 tysiąca perełek i powiesz, przyklej je sobie wszystkie na twarz. Stwierdziłam, że nie będę taka. I spakowałam się tak możliwie małą kosmetyczkę, jak to jest tylko możliwe. Okay. I nawet dałam ci opcję wyboru, w którą stronę chcesz pójść z tym makijażem. Okej, to jest trochę... Ale i tak musisz przykleić perełki. Wiedziałam, że te perełki! Najlepsze jest to, że od długiego czasu jestem już leniwa i ja już nie chcę kleić rzeczy, ja tylko na szybko. Ale podjęłam się tego, wiedziałam, że będzie wymagająco. Przygotowałam sobie opaski by the way. Jak cute! W ogóle śmieszna opcja jest taka, że Fog in the Garden często mówią Frog in the Garden, albo oznaczają cię Frog in the Garden. Dostaję postulaty o zmianę nazwy. Dlatego przygotowałam żabkę. Dobra, to teraz w takim razie pokażmy swoje kosmetyczki, bo ja mam taką, więc nie za dużą. O, ja myślałam, że ty masz tą całą... O! Nie, ja walę tutaj po tym. Ja myślałam, że ty mi przyszykujesz tą torbę całą. Tam są jeszcze dodatkowe rzeczy. Przyniosłam troszkę takich jeszcze tutaj ci, żebyś się wczuła bardziej w klimat. Przyniosłam ci też kwiatuszki. W zależności jak pójdziesz w makijaż, to sobie jakoś wybierzesz. Okej, okay, no to oficjalna zamiana. Proszę. Ale dzięki, że podpasowałaś się pod mój vibe. Proszę uprzejmie. I nawet jest lusterko! Jest lusterko. Żebyś poczuła ten vibe jeszcze tak. Akurat no, to już było poza kamerą, ja jestem ślepa, więc ja muszę z tym lusterkiem. O nie, 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 ja już widzę te rzęsy, widzę już, ja nie używam, o nie. No, no. Ja lubię flamastry i flamaster też tam masz, ale on nie będzie do zrobienia piegów, chociaż będziesz musiała go użyć. Tylko pieprzyków. Tak, tylko pieprzyków. I nie będę tak jak Gabi, łaskawa, sama sobie je zrobisz. Nie! No zrobisz sobie. To jest horror, bo najgorsze jest to, że nikt oprócz Gabi tego nie przyniósł. Też masz tam patrzeć, co jest. Sobie patrzę, co ty tu masz. Też mam tą paletę. Jest mega cute. Tylko teraz, jak ją otworzysz, to nie umrzyj, bo ona jest paletą do brwi. A, nie, nie, bo bywało gorzej. Już myślałam, że to będzie tak, że wszystko rozsypane i w ogóle. Jakby ja się starałam, wyczyściłam wszystkie te rzeczy. Jakby, bo jak zobaczyłam, jak one wyglądają, ja się tym nie zastanawiam, biorę, robię, wiesz, tu strzał, a ja jak patrzę, o mój Boże. Serio powycierałaś kosmetyki? Tak, zdezynfekowałam ci je też, ale mówię takie, kurde, jakby jak ty to zobaczysz, to po prostu mnie stąd wyrzucisz. Odkażanie rzeczy to jest twoje zboczenie po Sephorze? Tak, tak, po perfumerii, jakby lubię jak jest czysto, ale robię straszny syf. Dobra, ale poczekaj, to tak, powiedz mi od czego zaczynasz, żeby nie wykładać wszystkiego, to co sobie odsunę, bo to... U mnie jest dosyć specyficzny motyw robienia tego. Dlatego, że chodzi o to, że jestem pierdołą i na pewno jakbym zaczęła od cery, to bym sobie ją zniszczyła przez opieranie się tak na niej. Więc idziemy od brwi. A u mnie? Nuda. Zaczynam od bazy, a ja zaczynam od brwi, czyli od manualnia. Nadal! I może wszyscy teraz na lato używają BB creamów albo czegoś takiego, a ja nie. Jak chcę, żeby make-up wyglądał dobrze, to jest mój ulubiony podkład nadal. Wiesz, ile dobrałam tych podkładów? Nie wiem. I są w ogóle w tym filmie, jak przyszłaś się malować do nas, pożyczyłaś ode mnie pędzle. Ja cały dzień chodziłam po tej, po perfumie, takie, Jezu, ludzie, dotknęła mnie Aga Grzelak, namaściła mój pas do pędzli, patrzcie na ten pas, może powinniśmy jakąś gablotkę zrobić z tym pasem. Pędzelek ma bardzo dziwny kształt, bo on jest ścięty po bokach i jeszcze tylko tak po skosie. Jeśli nie chodzi o kredyt. Pamiętam, że jak się spotkałaś pierwszy raz, to mówiłaś mi o tym, że jak byłam w Sephorze nagrywać, to właśnie ty tam byłaś i miałam takie, jaki mindfuck w ogóle, jaki zbieg okoliczności. Czy to jest do brwi? To jest do brwi i ja konkretnie używam tego... myślę, że... Tego wytartego. Ściętym pędzelkiem możesz to zrobić małym puchatym pędzelkiem. Zasadniczo ja do brwi po zrobieniu czyszczę, czyli robię cień,
żelik. Benefitu. Tak, teraz sobie akurat używam takiego w formie lekkiego wosku. O, nie znam tego. Nie znam tego. Chciałam powiedzieć. Ja chyba. Widzowie, wybaczcie, zepsułam. To jest primer z Shiglam. Do tej pory mój ulubiony. Nakładasz dużo, że wypełniasz całe, zmieniasz kształt. Nie, tylko tak wyrównane. Dobra. Takie tutaj zrobię. Bezpieczeństwo. Ooo! Przede wszystkim. Nikt tego jeszcze nie zrobił u mnie. No nikt się tak nie rozkłada tak pięknie. Na chusteczce? To też jest, wiesz co, perfumeryjne zboczenie. Teraz tak, muszę sobie czymś spiąć grzywkę, więc teraz będę wyglądać pięknie. A, bo ty masz już opaska! Ja uwielbiam siedzieć w tym czepku takim. Jakie to jest takie pianeczka. No, właśnie o to chodzi. To podoba ci się primer, który też wzięłam dla ciebie, ale mamy, jak oglądam cię, to mamy w miarę podobny typ cery, aha, więc też powinnaś być zadowolona z tego, co ci tam wzięłam. Tak, to jest taki, no taki wosk. Tak na płasko czy do góry? Żeby po prostu był ładnie równo ułożony. Ja też mam dużo odstających pojedynczych włosków, więc wolę je tak sobie... Ja też. Mi tak po prostu niektóre odstają. Masz 190. A ty lubisz ten... On jest dla mnie za matowy. Aha. Ja ogólnie pomimo tego, że mam tłustą cerę, pomieszałam sobie tłustą, ja lubię napiętrzające podkłady, błyszczące, jakby... Ja nie mogę, bo ja się świecę jak kulka potem. Ale właśnie daj się sobie świecić. Daj się sobie świecić. No, ja lubię strasznie. Jego nie miałam na twarzy od kilku lat, więc nie wiem, czego mam się spodziewać. Na pewno spodziewam się, że będzie ciut dla mnie za ciemny, ale ja specjalnie za ciebie. Ja wiem, że tego nie widać i ja się wysmarowałam samoopalaczem jeszcze raz. Bo ja przez całe wakacje się delikatnie dosmarowuję, no bo na przykład mam tak zwane dłonie rowerzysty. Tu są spalone, a tu są prawie blade od trzymania, wiesz, kierownicy na rowerze. Wow, to dziękuję, w sensie, że aż tak nawet pomyślałaś o tym, żeby... O, jak ładnie, tak ciemniutko, ale ładnie, Ty poczekaj, a ja sobie zażelowałam już i teraz co, bo mówisz, że jeszcze to czyścisz. Teraz dam ci pędzelek, takie odcięcie pod całą brwią, przez całość brwi. Korektor? No. Tu na spodzie pewnie, na spodzie, bo ja tak, ja pakowałam się idąc krokami, bo inaczej bym nie potrafiła tego spakować. Też mam ten korektor, lubisz go? Ja nie lubię ciężkich korektorów, ale lubię jak jednak mają krycie, więc nie jest dużo produktów, które mogą ci dać i jedno i drugie. Wydaje mi się, że też gorzej na skórze pod okiem wygląda korektor, którego dużo nałożysz, a jest mało krycia i dokładasz tymi warstwami. I dokładasz i się robi taka skorupa jakby to pod okiem z tych warstw. Tak, to prawda. Ale wiesz co, powiem ci, że ja naprawdę dawno już nie odcinałam jakby brwi korektorem, bo to mi się kojarzy właśnie z tym takim, wiesz, 2016 make-up. Nawet jak czasem robię taki praktycznie minimalistyczny make-up, czyli tam, no nie wiem, trochę różu, trochę pudru, to i tak odetnę brew. Naprawdę? Tak lubię to robić, to robi taką czystość. Jak biorę pędzelek, zobaczę go w korektorze, to go tak jakby ściskam lekko jeszcze palcami, dosyć dużo daję korektora, ściskam go, tak żeby go miał taką... Czyli dajesz korektor jakby, że maczasz pędzelek w korektorze. Mhm, tak bardziej precyzyjnie idzie ta linia. Jezu. Od góry lżej i od góry bardziej to rozsmużam, plus no jakby rozsmużanie już jest w czasie nakładania później tam podkładu. A nakładasz tak bokiem, czy tak od bokiem, tak, dokładnie tak. Ale jazda. No bo myślę, że ładnie ten podkład wygląda. Poza tym, że kolor jest za ciemny, to naprawdę nie ma biedy. Dobrze jest tego podkładu, znaczy korektora, czy więcej, mniej? Krzywo. Nie, jest super. Gdyby było super, nie zrobiłabyś tej miny. Przepraszam, Jezu. Nie, jest okej, tylko trzeba też gąbeczką doklepać. Co doklep? W sensie, żeby to, bo to myślałam, że podkładem to wyrównam. Na oczach będziesz miała korektor. Aha, okej, dobra, bo ja tak sobie, wiesz, tak po prostu sobie przejechałam. Więc w ogóle możesz nałożyć sobie spokojnie korektor na powieki, bo to będzie twoją bazą podcienie. Ja nie używam bazy podcienie. A to dlatego, że tak na mnie spojrzałaś, bo ja miałam takie po prostu kreski na drzwiach i myślałam, a zaraz na to pójdzie podkład, wszystko się wygładzi. Czy już teraz lepiej, czy to jest dobre? Tak, teraz jest super. Okej, no i widzę, że ten cień, to jest cień, który pasuje do wszystkich brwi. To prawda. Do wszystkich. Mm-hmm. This is the way, Mandalorian. To teraz u mnie kolejnym krokiem jest bronzer. Nie? Znaczy, o, u mnie. W sensie, a, u mnie. U ciebie. Moim krokiem u ciebie byłby bronzer, a potem róż. Co, że ja teraz bronzer? Tak. Róż jest w kremie, dobra, a bronzer? Chyba nawet masz taki sam jak ja. A, o, w sticku, dobrze. A ja oko, co mam zrobić z okiem? Bo to ja się boję, ja już nie chcę. Ja robię dosyć mocne oko. Tak. Masz opcję na troszkę lżej z brązową kredką w linii wodnej albo z czarną. Z czarną. I masz tutaj dwie paletki. Ja bardzo lubię robić takie wyciągnięte cat eye, że masz jakby na czarnej kredce wycieniowane i to możesz sobie dowolnymi kolorkami tam pocieniować. Albo w zielenie błękity, albo tutaj masz trochę beży brązów. I jakby bardzo cienko przy linii
sobie zrobić czarną kredkę, ją wyciągnąć, wycieniować ciemniejszym cieniem i jeszcze granicę przeblendować jaśniejszym cieniem. A wodną robisz czy nie? Też robię. Tylko ja dół robię, jak skończę cerę. Ale jak chcesz, możesz jakby zrobić sobie już częściowo ten dół teraz, szczególnie ciemniejszym kolorem. Ciemniejszym. A zostawić tylko docieniowanie jasnym kolorem po zrobieniu już całej cery. Okay. Wtedy też masz pewność, że jak cokolwiek ci się osypie, to sobie to ładnie tutaj pozbywasz i tu i nic. No. Dobrze, dobrze. A ty no co? Konturowanko, policzki, nos. O, jaka miękka kredka. No, to jest... Nie wiem już, która moja kredka, ale ja bez niej nie funkcjonuję. To jest moja najukochańsza czarna kredka. Pierenne. Taka po sobie klasyczna czarna kredka. Pierenne Royal Pencil. Rób jedno oko, później drugie, bo jak już zastygnie, to siedzi. Czarną kredkę będziesz od razu cieniem, czy najpierw tak... Mogę najpierw sobie malutkim pędzelkiem. Mam też dla ciebie małe pędzelki, jakbyś chciała sobie coś tutaj... Jezu, i wszystkie są takie czyste. To tak nie jest, jakby je umyłam po prostu wczoraj wszystkie. Ty robisz kontur tylko jednym kolorem. Tak, bo ty robisz, rozumiem, że kontur chłodny i kontur ciepły. A mi się nie chce. Najważniejsze jest to, żeby cię czuć w tym makijażu, żeby on ci sprawiał przyjemność. Jeśli nie chcesz siedzieć 6 godzin jak ja nad makijażem, to jakby to też nie ma sensu się zmuszać, tak? Nie wiem, czy za wysoko nie przeniosłam w ogóle tego tutaj. O, nice, pięknie. Tak? Nie martw się, bo później po prostu tym jasnym kolorem sobie w dół delikatnie jakby będziesz blendować. Może jak ci pięknie w tym kolorze. No właśnie, sama jestem w szoku, no. A mam tą samą paletę, tylko właśnie tak jak patrzyłam na ten kolor, to mam takie, że nie jestem pewna, nie do końca mój kolor, chyba nie, ale tej Maji używam bardzo często. Kocham Maję, kocham Sista. To nie są łatwe kolory i my też robiąc tą paletę z Gabi, wiedziałyśmy, że to nie jest coś dla, tak, nie wiem... Dla każdego. Znaczy właśnie nie, to jest dla każdego. Każdy coś z tego wyciągnie, ale to jest tak bardziej, że a spróbuj, a chociaż dodaj ten akcencik. Widzę, że Barbie obsesja nadal trwa. To jest właśnie to, że ja kocham wszystkie kolory w makijażu. Naprawdę, jakby we wszystkim się super czuję. To jest jedyny kolor, który mam takie... A powiedz mi, ja bym chciała się dowiedzieć trochę więcej o tym, ja chcę się dowiedzieć backstage'u tego, jak przyszłam do was do tej Sephory i nagrywałam. Ty mi wszystko teraz powiedz, bo to było tyle lat temu i ja nic nie wiem. Ogólnie zrobiłaś wielkie poruszenie, jakby jak już weszłaś, to dziewczyny z zaplecza wybiegły wszystkie i były takie kogo grzelak jest na sklepie? Więc zrobiłaś w ogóle furorę i wszystkie tam stały, patrzyły zza tych takie przywitać się, przywitać, nie przywitać, może ona nie chce, żeby z nią... A ty nagle takie, hej dziewczyny, cześć, cześć, cześć. Byłem takie, bo to jest niemożliwe. Jak mnie ktoś ogląda, kto też był na tej Sephorze wtedy, tego pamiętnego dnia, to bardzo was pozdrawiam, cieplutko. Ale powiem ci, że to jest niesamowite móc usłyszeć to od tej drugiej strony. No bo ja tak wparowałam, tak jak normalnie wparowałam do Sephory w każdym innym kraju. No tylko to, że po prostu mam to Polska, więc jak gdyby to kraj, w którym jednak mieszkam, więc mówiłam też po polsku. Chociaż w Stanach super jest, jak nagrywam właśnie te zamiany kosmetyczek. Czy ja sobie nie zrobiłam plamy z tego różu? Mi się wydaje, że nie ma plam, ale też jak patrzę na ciebie z boku, chociaż no... troszkę. Korektor jeszcze będzie, nie? Więc... Aha, ale korektor na szczęście nakładam tylko pod oczami. I tu mnie zgubiła. Dum, dum, dum. Co się stało? Bo ja czyszczę korektorem konturowanie, więc ja sobie taki jadę, tak jakby jutra miało nie być. Nie, no to trudno, mnie... no jakby... U mnie się po prostu nie wraca już do danych miejsc, to jest tak, że nie można popełnić błędu. Dlatego moje makijaże są inne niż twoje, bo ja po prostu robię coś raz, nigdy więcej nie wracam w to miejsce. Wody. Wody. Dobrze, mamy wiatrek, ale jeszcze cię pomachuję ręką. No to dobrze, no jakby... To, ja wiesz co, jak czyszczę? Podkładem na przykład. Fantastycznie. Cześć! Kucham cię podkładzie. Chcę już teraz tak sobie pomyśl, że następne kroki w razie co zakładaj, że są, wiesz, takie jakby... Ale fajnie, że podkład jest taki ciemny i tego w rodzaju zawsze jest tak dużo, że naprawdę jak Karyna. Najbardziej mi się podoba między tu a tu różnica, jak patrzę tam w podgląd. To... O Jezu, a ja, o nie, mam kredkę i płaczę, nie, Aga. Nie, nie. Aga, nie płacz. No. Jest mało tlenu tu po prostu, może jakoś, nie wiem, jest rozrzedzone powietrze. Już by się lepiej nagrywało. Tylko na przykład zobacz, odbija mi się tutaj. I czy tobie też się odbija? A przeblendowałaś w końcu tym jasnym kolorem? Nie, jeszcze nie. Weź troszeczkę korektora, przeblenduj to miejsce, gdzie się lekko odbiło, przeklep to od góry jasnym cieniem i pomiędzy złącz turkusem. I będzie... To jest malina. I to jest... Nie, wcale nie wbiłam cię. Nie szkodzi, nie szkodzi. Ja wpadam w panikę, bo ja zawsze wszystko opuszczam. I też jest dobry trik, że bierzesz na pędzel dosyć sporo beżowego cienia, troszkę otrzepujesz, bierzesz troszkę tego błękitnego, czy tego odcienia, którym będziesz przeblendowywać, ciapczujesz to sobie na dłoni i takim miksem już zaczynasz pracować
na powiece, przez to troszeczkę tego beżowego cienia rozcieńcza ten błękit i nie robisz sobie takiej błękitnej plamy, tylko chmurkę koloru. O Jezu, no to mi by się nie chciało w to bawić, ale dzięki, to jest dobry tip, słuchajcie, jak komuś się chce bawić, jak wy robicie takie makijaże, to chłońcie tą wiedzę, bo nigdzie indziej nie ma. A czekaj, bo ty jesteś już po tym, po różu. Jestem po różu i sobie grzecznie czekam. Ja po prostu bejdę. Ale ty masz trudniejszy i bardziej wymagający make-up, więc postanowiłam tu jak taka matka czuwać nad tobą. A, dziękuję. Żebyś się nie skrzywdziła. Bardzo, nie, ja to bardzo szanuję. Ale idzie ci super, w ogóle jestem in shock. Niby nie jest agowy make-up, ale totalnie slay. No, ja to sobie tylko zrobię tu, żeby potem nie zrobić buby znowu, żeby mi się nie odbiło. I już ci mówię co i jak, bo ogólnie teraz będą brwi. Zwykle używam po prostu żelu. Ty możesz sobie wybrać. Jest kolor taki chłodniejszy, jaśniejszy i ten, który w ogóle historia jest taka, że kupiłam, jak byłam na Majorce w Hiszpanii, bo miałam challenge, żeby zrobić jak najtańszy make-up i to kosztowało 1 euro i jest genialne. Jestem tego ciekawa. Ty nie odcinasz brwi, nic innego nie robisz. Ty robisz tylko i teraz mam jedno podejście. Tak. Po prostu, jakby robisz to tak, żeby nie zepsuć. Dobra, ja jestem bardzo ślepa, więc muszę to zrobić tak. Ale też prawda, że właśnie niesamowite jest to, słuchajcie, że Iza właśnie jest ślepa, tak trochę, a nie nosi soczewek, bo ma alergię. W sensie nie na soczewki, tylko w ogóle na wszystko praktycznie, co się rusza. Czy to jeszcze więcej? Nie, jest bardzo ładnie. Tak? Jak dla mnie jest wituba. Okay. Tylko pamiętaj, że nie masz linii wodnej na drugim oku. Tak. Ale to... Coś... Pan mnie nienawidzi! Jest jakieś przeklęte! Co ja mam? Co to jest? Co to jest? Klops. Czemu ta brew inaczej się pomalowała niż... Jakby to miał inny kolor na tej brwi, a inny mam na tamtej. To prawda, ale to prawda. Ale może dlatego, że tu masz mniej włosków na początku? Ale... A chciałaś, żeby odwrócić ten wiatrek. To moja wina wszystko, że teraz dostajesz hiperwentylacji. Nie chcę, żebym się roześmiała, bo ja nie mam swojego śmiechu. W ogóle, nie mam swojego śmiechu. Co to znaczy? Miałam jakiś bardzo ładny śmiech, jak byłam dzieckiem. Taki no. ha, na koloniach z moją przyjaciółką Konstancją, którą jeszcze cię pozdrawiam. Stwierdziłyśmy, że która wymyśli najgłupszy śmiech. Robiłyśmy to tak długo, idąc tam do domków, w których mieszkałyśmy, że zapomniałam mój śmiech. Rozumiesz? Teraz? Jak się naprawdę tak roześmieje, jak mnie coś tak super rozśmieszy, to śmieje się jak upośledzona mewa. I to jest nie do opanowania. A jeszcze coś najgorsze między tą mewą, jak naprawdę coś takiego totalnie najśmieszniejszego, to czasem chrumknę. Ale to jest niesamowite, że mogłaś sobie jakby zepsuć swój własny śmiech. Co? Nie, to brzmi jak z jakiegoś filmu. No? Że już nie masz już nigdy nie zaśmiałam się normalnie. Dum, dum, dum. To nie działa! Aga, to jest jakiś skam! To jest najlepszy żart dobry nie za 4 złote. No nic innego gorszego nie miałam. Musiałabym, nie wiem jak daleko kopać, żeby znaleźć coś tak strasznego. Tak odmawiam! Tak będę ja wyglądała z tym, więc przestań. Zemsta! No. Już mi lepiej. Kretko, zostań ze mną! Ten powinien mieć taki zepsuty flet, ta wersja z Titanica, takie My Heart Goes On. Po brwiach ja bym zrobiła puder. A korektor może tak... A, korektora nie miałaś, no tak, korektor, tak. Wzięłam dwa, bo ten jest... To jest korektor? Tylko to jest kolor korekcyjny korektor. A, dobrze. Więc jak na przykład miałam, bo nie wiedziałam, czy masz naturalnie jakieś sińce pod oczami czy coś, ale możesz sobie zrobić taką jedną, dwie kropeczki. Wezmę, wczoraj grałam do północy w CS-a, to jednak... O, to proszę bardzo. Jedyny. Potem na to korektor ten od Fenty. Czy ty odczekujesz, aż on sobie troszkę przestygnie, czy od razu... Nie, ten akurat od razu, bo on nie zastyga za bardzo. Dobra, ja już kończę to oko, bo już po prostu tak długo na tym spędziłam. Z korektorem potrzebuję tylko precyzyjnie tutaj wyjaśnienia mi, gdzie mam nałożyć. Wiesz co, tu i też trochę tu. Tak. I możesz sobie na przykład właśnie rozświetlić trochę brodę, trochę środek nosa. Dziękuję. Proszę. A ja teraz co? W takim razie już mogę podkład? To jest czas na podkład. Baza, podkład, odrobinę w strefę T, bo ona mi robi taką ładną miękkość, pory są ładnie wykryte. O matko! Naprawdę, my dzisiaj udowadniamy, że naprawdę jesteśmy lampucery. No. Jezu, jak ja nie lubię tego korektora. On jest właśnie tym, czego nie lubię, czyli jest dla mnie za rzadki i ma jakby za mało pigmentu na centymetr sześcienny. Okej. Jak to inaczej określić? Właśnie, ciekawe jak się określa krycie, jak podkład...
produktów. A jak używam podkładu? Po prostu gąbeczką sobie jakoś... Możesz go wziąć trochę palcami, sobie przesmarować, bo on jest takim trochę tintem. Więc jak chcesz mieć więcej krycia, to najpierw sobie nałóż palcami delikatnie, a później tylko doklep gąbką. Bo sam z gąbki da taki szyr. Okej, ale nie nakładam go pod oczy, prawda? Bo tam nakładasz korektor. Tak, tam nakładam korektor. Dla mnie ze skórą pod okiem, na przykład tak jak ty podjeżdżasz tym Fenty, to teraz widzę, co mi się zaczyna dziać. Ja zaczynam wyglądać, bo miała 80 lat. Tu widzisz, co się tu dzieje? Widzę, ale to przez to, że wkładasz sobie to lusterko w twarz. Ja nawet nie patrzę nigdy tak blisko na siebie. Iza, ja nigdy tego nie robię. Po prostu nie rób tego. Co się... Ja się starzę. Czy ty wysysasz ze mnie młodość? Czy to jest twój sekret tego, że cały czas wyglądasz jak nastolatka? Zapraszasz tych ludzi. Nie wiem, co nie dołężni po wyjściu stąd. Przepraszam bardzo, my jesteśmy prawie w tym samym wieku. Ale bo ty tak blisko siebie patrzysz. Czekaj, czyli tą rutynę, którą ty robisz, to też tak blisko na siebie patrzysz, tak. I nie masz nigdy takich załamań. To ja zobaczę, czy moja tak wygląda po tym. Po tej całej twojej rutyn. Używasz tutaj jakby sypkiej tej, której jakby, jak to teraz robisz? Czyli to górną warstwę pod oko, a ta sypka na twarz, tylko tak głównie się skupiam na strefie T i policzki to tak wsadzę... Pędzelkiem. Puszkiem. Dobra, to ja podkład chyba skończyłam. To teraz po podkładzie bierzesz bronzer kremowy, robisz sobie wstępne konturowanko i je właściwie robisz no tak, jakbyś robiła sama sobie. Czyli tak... Chociaż ja nie jadę tak po nosie, tylko nos robię tylko tu, czubeczek. A, czyli tą końcówkę, ale nie jedziesz wzdłuż. Tak, o dziwo jak to pudruje, to jest lepiej. No widzisz, bo to puder jednak wszystko. Ale nie jest dobrze. Ty kontrujesz też boki czoła. Tak, delikatnie, ale tylko, no ja mam też małe czoło, ty też masz mniejsze czółko, to jakby to, chodzi o to, żeby tylko się ten vibe zgadzał, nie? Było trochę ten, no, a coś z brodą? Nie, nie robisz nic. A żółkwa też nic. Nie, tu je w ogóle tam nie podjeżdżam. Najpewniej bym w ogóle zapomniała to tam rozetrzeć i wyszłabym z takim... Z takim kluskiem. W ogóle uwielbiam słowo kluska. Tak, jest bardzo obrazowe, jakby czujesz, kluska ma konkretną konsystencję, jakby tą lepkość, taką też gęstość. Ja w ogóle uwielbiam kluski, też tak ogólnie, różnorakie i nie tylko polskie, a w ogóle kluski, dlatego kluska jest totalnie jakbyś moim drugim wcieleniem, jeżeli bym mogła być jedzeniem pewnie. Ja na przykład byłabym chlebem. Taka codzienność ludzka. Ale taka, wiesz, krupiąca skórka, no, w środku puchate wnętrze, tak. Nie być się wydaje twardy, na przykład możesz kogoś zbić bułką taką, na przykład dietką. Tego się nie spodziewałam, tego nie. Ale z drugiej strony można też zrobić kanapkę, no jakby. Przepraszam. A dobrze, czy ja mogę się nauczyć mówić? Dziękuję. Dobrze. Jest dobry. Czy nie jest za mało? O to chciałam powiedzieć. Nie, bo jeszcze będziesz dokładać bronzera pudrowego. Okej. Okay. Ogólnie rozkładam się tak. Tu, żeby wyczyścić. Mm-hmm. Pod konturowankiem, na środku brody, w liniach, tutaj. I delikatnie przez środek nosa. Tu w liniach? Tak, tutaj delikatnie. I tu przez środek nosa do góry, przez czoło. Ja nakładam tego niedużo. Okay, to wygląda jakby tego było dużo, ale to jest po prostu w dużej ilości miejsc i ja nie blenduję od razu, tylko trzeba odczekać takie z pół minutki, aż on sobie delikatnie podeschnie, jak odparuje z niego wilgoć, więc zostaje ci na więcej jakby samego pigmentu na skórze, więc mniej potrzebujesz korektora, a on bardziej kryje. Dobrze, to ja już patrzę, co ty teraz będziesz robić, tylko rozklepię sobie. Ty sobie rozklep na spokojnie. Tu jeszcze jest ten róż w pudrze, więc ja bym go sobie nałożyła, że z zewnętrznej tutaj, wjechałabym trochę na oko i tak możesz trochę tu przeciągnąć, czyli taki wiesz, dobra. Po boku i potem już masz zacząć sobie robić oko jednak. A, teraz puder. Teraz puder. Sephora. I ja gąbką po prostu cały środek twarzy pudruję, brodę, delikatnie też policzki biorę dużym pędzlem, takim bardzo puszystym, właśnie tego typu pędzlem, nie? Miejsca na rozświetlacz w ogóle nie dotykam pudrem. Dobra. A ja sobie dołożyłam tego różu i powiem ci, że teraz z tym różem to mi się o wiele bardziej podoba, bo też tu jest błyszcząco teraz i ja już się czuję bardziej. Mm-hmm. I jak się czuję błyszcząco, to też to już jest lepiej. Cera zaczęła wyglądać jak bardziej... Mm-hmm. To ty w takim razie już masz przyjść do oczu i tu ci przygotowałam różne opcje też, bo przygotowałam ci takie świetliste cienie. Te są w kremie. Mm-hmm. Tutaj masz takie pyłki, bo ogólnie wybrałam ci zielony plus różowy. O, idealnie. Ale zwykle robię tak, że właśnie cieniami, albo tymi w kremie, albo tymi w pudrze, robię taką bazę i potem na to kredkami sobie robię. Robisz swoje esy floresy. Tak. Połączę trochę różu i pójdę w tą zieleń, ona mi się bardzo tu podoba. Ja sobie i zrobię oczywiście szlaczki po oczach, bo ty zawsze robisz takie... szlaczki. Robisz szybki makijaż, a idziesz w jedną z najtrudniejszych rzeczy, czyli szlaczki eyelinerem. To jest takie dla mnie za każdym razem... Tak? Bierzesz, malujesz, jakby jutra miało nie być. Po prostu sobie coś klepię i rysuję. I dla mnie to jest najszybsza rzecz ever.
A mnie korci ten różowy, ten jeszcze wewnętrzny gondzik, powiedz, ty też robisz dziućka. W sensie, co robisz, w sensie początek eyelinera wyjeżdżasz troszeczkę, ten, nie, ty tego nie robisz ja właśnie. Ja nie umiem tego robić, to jest to w ogóle. Jakby co, możesz sobie też nałożyć ten, właśnie te pyłki, taką mam silikonową, o. Masz pacynkę. No, silikonową, naprawdę ona mi zmienia życie, jak ja mam długie paznokcie. A, no i tak. Nie mogę sobie dojść do... Jezu, ja nie mogę przestać, ja ci się gapię na te ręce jak jakiś stalker, ale po prostu kocham długie pazy. Nie mogę znaleźć miejsca, żeby robić paznokcie. I po prostu mam takie trust issues, że boję się komuś oddać moje ręce. To jest ciężka sprawa, więc na razie siedzę z takimi swoje na zero i tylko brokatowy na to lakier. Taka uboga krewna, jak spojrzę na twoje ręce. O, bo ja muszę sobie zawsze nawalić, wiesz. Na chwilkę, bo ja inaczej nie zrobię sobie po prostu linii wodnej. O, bo włożę sobie tą kredkę w oko. A, no tak. Dobra, ja zakładam, że już jestem okej, jeżeli chodzi o oko. Teraz tak, jeszcze eyeliner czarny. Nie myślę, że zapomniałam o tych dziućkach. To teraz... To jest moja chwila prawdy. No, ty masz taką rękę precyzyjną, że ja bym tylko ja tego nigdy nie robię eyelinerem. Ja raczej używam małych pędzelków. Kredką. Nie, jakby... Nie, no naprawdę mam je zrobić kredką. Kredką je robię, no. Masz temperówkę? To jest to, co ja używam. To już jest nawet zatemperowane, ale jak się kończy, to trzeba zatemperować. Ale serio, możesz sobie zrobić na przykład tą prostą kreskę kredką, a linerem te eski. Bo ja po prostu właśnie nie dbam o taką precyzję, a wiem, żeby ci serce stanęło, jakbyś miała sobie zrobić coś precyzyjnego kredką. Można rzucywać karetkę. Okej. W ogóle mnie to nie rusza. On w ogóle nie oszukuje, nie biorę pędzelka i nie blenduje za końcówki. Wow, serio, końcówkę blendujesz? To jest kredka i kolorowy dziudźbak. Proszę tego nie ruszać. Proszę tego nie tykać, to być chamska kreska kredką. O Boże, czy te rzęsy są nowe? Dałaś mi nowe rzęsy? Tylko ja je wyjmuję z tych opakowań, takich tych kartoników, więc później nie mam pojęcia, jak one się ani nazywały, ani co to były za rzęsy. Najpierw przyklejam sobie górne, później daję tusz na dół i delikatnie łączę tuszem górne rzęsy z sztucznymi. Czy ty to próbujesz? Jakby wiesz, to nie jest to, co ja robię, ale jest okej. Okay. I teraz to jest moje najgorsze piekło. Jak robię takie makijaże symetryczne, to mój mózg nie umie odwrócić w drugą stronę tego wzorku, tylko mogę go niechcący narysować jakby idealnie tak, jak jest na drugim oku, zamiast go od... Więc to już jest... O, ale widzę ten stres, widzę to. Ej, poczekaj, no bo naprawdę to wygląda, jakby to była lewa. Dałem to na prawo, to na lewo. Bo one są podobne, bo one nie mają bardzo wyraźnego początku cienkiego, tylko one są duże tymi szpikulcami. Ale te szpikulce są piękne. Tak, one dają taki wróżkowy vibe. W ogóle uwielbiam rzęsy z takimi pojedynczymi drgnięciami. Nie rozróżniam prawej od lewej. A ja sobie zrobiłam za długie rzęsy albo przykleiłam za blisko wewnętrznej części, ale nie chcę się odklejać, szczególnie, że zepsuję sobie kreskę i wszystko, więc poczekam na drugą i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dół i góra w tą. Dół i góra w tą. O! Dobra. No widzisz. Ty nigdy nie rozcierasz tej kredki na dolnej powiece. No jak mam na linii wodnej, to nie. Ale jak chcesz, możesz sobie dodać na przykład któryś z tych rozetrzeć na dolnej powiece. Dziękuję. Jesteś łaskawą gospodynią. Tuż do rzęs na dolne rzęsy mocno, obficie i grubo. Dałam ci dwa do wyboru moje ulubione na dolne rzęsy, bo mam inne tusze na dolne rzęsy i inne na górne rzęsy, bo tam potrzebne różnych efektów. Bardzo lubię do wróżkowych makijażów takie kępeczki sobie robię. Aha. Często zostawiam te ścinki na przykład z rzęs, których robię sobie później takie pojedyncze kępeczki. A co robisz właśnie z tym, jak sobie jakby ubrudzisz dolną powiekę tuszem, tak jak ja zrobiłam już drugi raz teraz? Zostawiam, nie tykam, to musi tam zostać, aż zaschnie i biorę spiralkę do brwi i zdejmuję spiralką i nic się nie narusza. Jeszcze najpierw mam zrobić rzęsy teraz. Tak, i tak, masz czarny tusz do rzęs, ale masz jeszcze dwa kolorowe. A jakie mam odcienie? Pomyślałam, że masz różowy i zielony. To ja zrobię dół kolorowy, górę... czy używasz którejś konkretnej końcówki? Zwykle tej pogrubiającej, czyli tej. Teraz dodajemy troszkę błysku jeszcze do oka. Bierzesz to, troszeczkę sobie wyjmuję. Odrobinkę nawet taką. A, czyli tylko tyle. Tak, pod dziućkiem dodaję takiego błysku, bo wtedy tak jeszcze ten wykręt oka poprawia i dodaję takiego sparkli. Pod dziućkiem. Dotąd mniej więcej? Och, idealnie. Właśnie o to chodzi. Ale super jest ten cień, bo on jest taki, to jest taki mokry brokat. To jest w ogóle takie cudo. To jest Moira, jakby ktoś tutaj... Ja mam akurat super farmu, ale można spokojnie przez Netto to kupić bez problemu. No, do tego miejsca jest idealne, bo to jest takie rzeczywiście, że od razu łapie. O Jezu. I teraz musisz jeszcze sięgnąć po tamtą paletkę. Po to. Tak, przykładasz lekko i od razu masz... To jest ta ilość brokatu, której potrzebujesz. Czyli tylko parę kropek. Tak. Dobra. I
to na środek. I delikatnie odbijam tylko takie właśnie niunki. Takie dzieciki, tak, takie troszeczkę. I tak troszkę rozblenduj, tak w sensie je, wiesz. Zawsze jak mam tak zrobione oczy, to jest pytanie, co tam jest za cień? A to jest zawsze po prostu brokat. Tylko kwestia go użycia, więc ja nie wyobrażam sobie palety bez brokatu jakiegoś, bo on mi dodaje magię do każdego cienia. Dobrze. To ty sobie tak, ja teraz tuszuję, tylko czy mi wolno zalotkę? Tak, to wolno. Bo ja jak mam, widzisz, bez zalotki u mnie rzęsy nie istnieją. To co teraz ja robię? A, dobra. Teraz bo jeszcze dam ci instrukcję konturowania. Takim właśnie chłodnym kolorkiem, tylko odbij sobie też na dłoń, bo on jest dosyć mocny. To jest ten moment, gdzie ci pada tak cień na policzek. To ja sobie delikatnie tutaj tą kość jeszcze tutaj dopracowuję. Później omiatam całe boki tym... Czy tym? Tym. Aha, tym. Tak. Bo on jest pewnie cieplejszy. Tak, i on jest błyszczący. To jest taki mój bardziej, jak wychodzę, makijaż. Jak nagrywam, to czasami w ogóle pudrowych rzeczy na przykład mogę nie użyć, tylko zostać na samym mokrym konturowaniu. No tak, bo ładnie wygląda tak do kamery. Tak. Możesz delikatnie nawet tu podjechać. Tak. I nos, tak. Tak, dokładnie tak. A tutaj tak. Też kontur? Nie robię konturu. Okej, okay, czyli tylko boki. Tak, tylko boki. Miękko pracuj tak, żeby wszystko ładnie tutaj wtopić. Ja lubię, jak jest bardzo taka zblendowana skóra, jak ona tak opalizuje kolorami, ale nie jesteś w stanie do końca powiedzieć, w którym miejscu jest dokładnie coś nałożone. No i teraz właśnie masz moment, w którym będziesz używać jeszcze tego cienia z tej palety. Pod konturowanie. Tak. Wszystkie miejsca właśnie tak, żeby wyczyścić, wyrównać. To można robić albo gąbką, albo właśnie pędzelkiem. Ale to mega sprytne jest. Tylko właśnie ja bym się bała tych pudrowych, że będę miała za dużo już warstw. A czujesz się na za dużo warstw? Nie. Teraz róż. Róż. A, naprawdę? Kocham go. I to jest kolor, który jest w środku taki niepozorny, ale to jest kolor, który pasuje do tego, co masz na oczach. Wow. Bo tutaj nie ma opcji na różowy róż, bo byśmy wyglądały, jakbyśmy stragan otwierały z fasolą teraz. Nakładam tu, w tym miejscu, dosyć wysoko, delikatnie zblendowując, ale nie podjeżdżam już ku górze, tylko tak, czubek nosa tu, bardzo ważne, i delikatnie przez środek noska. Tak troszeczkę, ale odrobinkę. Okej. Okay. Ale ten zapach tych róży jest taki sam od lat i mi się kojarzy... Sorry, to powiem, ale ze starymi babami. W sensie, że tak pachnie takim bazarem. Ja go w ogóle nie widzę, co jest, Iza. Pokaż. Nie okłamuj mnie, no zobacz. No jest tam. Ty masz po prostu spaczone spojrzenie przez te swoje cukierkowe, odblaskowe kolorki. Przez te swoje kolorki. Prześwietlacz. Tak, rozświetlacz masz tu i pędzelek do rozświetlacza jest bardzo ważną rzeczą. Ja używam zwykle właśnie tego. Ale czymś takim, to gdzie? Pojeździ sobie tym po ręce. No, i poczuj, jakie to jest. Okej, no jest super. I tu jest ruch, który jest bardzo ważny. Wcierańska. Wyobraź sobie ten oświetlacz. Jakby on był zbitym po prostu kawałkiem lustra. Takie malutkie lusterka. I ty chcesz je ułożyć na równo, żeby one idealnie odbijały swoją całą powierzchnią światło. Bo jak sobie weźmiesz taką szczotę i zaczniesz tam zamiatać to podwórko na tym policzku, to sobie wszystko wymieciesz. To prawda. Ja będę to mimikować tutaj po prostu. Bierzesz tak płaską stroną. Tak. Delikatnie sobie tak go nakładasz. O, właśnie w ten sposób. No. Nakładasz go takim ruchem wcierającym. A, ty idziesz tak trochę. No ja... Masz radę. Moja noc, strefa komfortu. No, nie bój się, nie bój się. Tam dalej już nie musisz, jakby tutaj. Najważniejszy jest ten tu. No dobra, ale on jest bardzo ładny. Rzeczywiście jest metaliczny. Ja ostatnio właśnie testowałam też taki metaliczny, tylko on był w proszku, że tak powiem. Okej, okay, widzę to. Bardziej mi się podoba, o dziwo, moja prawa strona niż lewa. Może już się nie bałaś, może już ta ręka... Może... Ale widzisz, co się dzieje, że jest taka tafla. Dobrze, czyli masz oko zrobione. Nie mam rozświetlenia. Nie masz rozświetlenia, więc teraz będziesz płakać, bo tu są... A, znam. Dobrze. Tak. Okej. Okay. Bo to jest dosyć takie trudne. Tak, ale na to mam swój sposób, więc jakby jest to ja chcę zobaczyć tą fizykę kwantową w twoim problemu. Nakładam go najpierw na dłoń i rozdziudziam. Znaczy, bo ja akurat chamsko tutaj do tego podchodzę, bo ja naprawdę biorę takie mokre i po prostu sobie biorę i tak, wiesz, na mokro jeszcze, bo ja lubię, jak dużo tego jest akurat. Robić to 20 minut, ale rozkalę sobie... Nie rozbawisz make-upu? Tak, a teraz ty masz do zrobienia przepsikanie się setting sprayem. Czy to jest twój ulubiony setting spray? Jeden z ulubionych, ma bardzo dobry atomizer i nie pluje. Najkochańszy, chyba jakbym miała jeden do końca życia używać, chyba byłby to ten NYXowy matujący, klasyczny taki bardzo. Bardzo go lubię. Teraz po setting sprayu robisz pigi. A co będzie, jak ja sobie teraz wszystko zapsikam na brud? No to będziesz miała brud. Aha! Weź chusteczkę. Ja muszę sobie właśnie wziąć chusteczkę i w ogóle zrobić sobie tu. Spróbuj sobie na chusteczkę. Nie miałczeć mi tu, proszę. To jest najmocniej, jak możesz zrobić. Więc spróbuj zrobić to troszeczkę lżej. No nie, ja jestem pewna, że ja to wszystko rozwalę. I teraz będę tu siedzieć. To jest negatywna manifestacja. Wiem! Okej, dobra. Masz to w ogóle na zębach teraz.
Myślałam, że jest chwilę, że sobie jakoś psiknęłam i nie zauważyłam. Ale fakt, że będę mówić. Tak. O, dobra, czyli tu, wyżej, tu. Już. Super, pięknie. No jest dobrze. Spójrz do lusterka. Tak, patrz, możesz oddychać. Jest dobrze. Myślę, że jak sobie jeszcze trochę poćwiczysz, tak 2-3 razy, to będziesz robiła już je w ogóle perfekcyjnie. A jestem w szoku, że się udało. No kurde, no, ja w ciebie wierzyłam, a ty w siebie nie wierzyłaś. No, no wiem, co za człowiek. Bo ostatnio mi się nie udało. W sensie, jak robiłam z Gabi, zrobiłam sobie taką plamę, już miałam takie no. Dlatego jakby ja cię stwierdziłam, że cię przymuszę. No to piegi mamy z głowy i teraz pieprzyki. Tak, ja go uwielbiam właśnie do pieprzyków, bo on ma kulkę na końcu. To jest ten z Mio. Tak, to jest ten z Mio. Pieprzyki możesz zrobić w miejscach, które ci się podobają. No dobra, to ty w takim razie teraz możesz robić usta. O, i masz miodową konturóweczkę, tak. I uwaga, do tego będzie błyszczyk, znaczy błyszczyk. Jest napisane Color Changing Lip Gloss. Ja jeszcze go nigdy nie używałam. O, fantastycznie. Dostałam go i chciałam przetestować, ale nie zdążyłam, więc stwierdziłam, wow, wypróbuję na tobie. Jak daleko mogę wyjechać? Wiesz co, ja sobie... Dziudziek robisz tutaj, nie? Właśnie nie robię dziudziczka, sobie zarysowuję. W sensie, no od łuk tak sobie. Tak, tak, sobie robię taki bradzdol trochę. No, ona jest różowa, jest, myślałam, że jest niudowa. Taki różowy nude. Jezu, jak to kiut wygląda? Ja właśnie chciałam powiedzieć, jak to dziwnie, że sobie zrobiłam te pieprzyki i wyglądam, jakby się z jakąś kupą wróciła. Ty się tu... To jest okej, okay. Do czego mam teraz przejść? Co mam teraz zrobić? Do ust masz konturówkę, co moje ulubione odcienie szminek. Okej. Okay. O, ale. O! Oj, ale pi. No, wybór, słuchaj. Wiem, że płaczesz. Dobra, pod oczami to ja nie wiem, co z tym zrobić. A wracając do tych dwóch różnych odcieni pomadki, wezmę chyba tą delikatnie ciemniejszą. A ty jak obrysowujesz usta? Glonowary. Oh. Na grubo. To ma być aż tam. To ma być po prostu... Ja uwielbiam robić taki glonowar. I jak komuś się nie podoba, to nie musi tak robić, ale ja kocham ten efekt. Ja uważam, że od tego jest makijaż i wolę sobie to zrobić makijażem niż igłą. No ja też, to prawda. Ale to jest makijaż i w tym makijażu robię konkretną stylistykę i takie usta mi do tego pasują, więc sobie tam po prostu wyjeżdżam. No jestem lampucerą, tapeciarą i mogę. I teraz tak, szminką wklepuję delikatną, cienką warstwę szminki i ją wklepuję w usta, żeby nie było za grubej warstwy na ustach, dlatego że jeszcze będziesz na nie... nakładała. Niesamowite. I żeby ten kolor jeszcze tak właśnie przyziemić, najlepiej oba pomieszać delikatnie na pędzelku i przeklepuję po ustach, tak żeby był właśnie taki bardziej nudziakowy odcień. I to też utrwala bardzo mocno pomadkę, no tak. Więc ona się robi taka bardziej matowa i jest nie do zdarcia. Plus ten gradient od środka, jak jesz w ciągu dnia, to on sobie tak delikatnie tam znika, to nie masz czegoś, że masz nagle wyjedzoną od środka pomadkę. Okay. Ja jeszcze muszę użyć tego, być swoim królikiem doświadczalnym. Czy to zmienia kolor? Tak. Tak. Czyli będę miała Barbie róż na usta. Mam nadzieję, że nie, ale jest na to szansa, więc w razie co dam ci pomadkę do uratowania sytuacji. Na razie jest żółte. Podoba mi się, jak jest żółte. Kocham żółte błyszczyki i zielone. O! Na razie jest... Bo na razie nie ma jeszcze takiej, wiesz... Wybarwienia. Na razie jest okej. Okay. Jeszcze, żebyś się tutaj nie siedziała i nie nudziła, to co ja czasami robię, to sobie robię jakby takie naklejki eyelinerem. A ty możesz teraz przejść do perełek. I wziąłam ci kilka odcieni, zależy ci, jak bardzo pójdziesz szalono z makijażem. Ale mój najważniejszy punkt to jest naklejenie pod okiem, takiej nie za dużej, nie za małej, żeby tu jeszcze odbijało światło. I wzięłam ci ołówek woskowy, żebyś nie musiała się z tym... Widziałam, że tutaj jest coś takiego... I po prostu tym dotykasz tego perełka. I nakładasz. Ale teraz ci się wybarwiły bardziej usta. Tak. Nie wiem, czy zauważyłaś. Robią się coraz bardziej flamastrowe. Aha. Chociaż najbardziej mi się podobał ten efekt, jak one miały tylko taki hint tego różu. Tak. Takie były słodziutkie. Tak, 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 bo one nie miały za dużo tego i ja właśnie miałam takie, że tak mi się mega spodobało, ale teraz boję się, że to będzie too much. Jezu, nie mogę tego podnieść. Wy jesteś świeży, bo ten się pewnie już oblepił. Klejem do rzęs. Tak. No. A, skleiłam się jeszcze do na powieka. Gdzieś tu mi upadło. A, dobra, pogubiłam. Spokojnie. Okej, teraz się włącza moja frustracja. Mam takie... No i znowu mi się przykleił do boku, znowu się nie przykleił do oka, jakby... I'm done. O, masz szczęście, że się przykleił. Widzisz? Dlatego nie kleję takich rzeczy, bo tutaj wymaga już zbyt takiego, że...
Tak, no właśnie tego. Dlatego ja wtedy słucham o sprawach kryminalnych. Mm-hmm. No bo jakby tak mózg ci się zaczyna relaksować, jakby tak zaczynasz się tam skupiać na tym. A trudniej mi się na przykład skupić, jak jest cisza i zaczynam sobie myśleć o rzeczach i się rozpraszam. Sama sobą się rozpraszam. A no tak, bo wtedy myślisz w głowie gdzieś o jakichś swoich takich bardziej angażujących. A tak naprawdę chodzi o to, żeby się odciąć. Ty pewnie przyklejasz 40 więcej na każde oko, ale czy możemy na tym zakończyć? Jak najbardziej możemy. Jakby daję ci okejkę, bo i tak jest szacuneczek. To skoro już mamy gotowe make-upy, to teraz powiedz, co najbardziej ci się podoba w tym make-upie. Na pewno podejście. O! Po prostu takiego fanu, w stylu, a jak nie wyjdzie, to trudno. Jakby to jest spoko. Mam totalnie fan ze zrobienia tego make-upu i to jest zupełnie nie mój makijaż, a czuję się w nim fajnie. Tak? Jedynie bym kolor podkładu zmieniła, no bo on po prostu nie jest do mojego ciała. Czyli tak naprawdę najbardziej ci jakby przeszkadza w tym make-upie ta cera, tak? Czyli że tak. To jest te kropki. No wiesz, ja mam taki perfekcjonizm, więc wiem, jaką teksturę lubię mieć, jak ją widzę tam z bliska, ale jak spojrzę tak, a nie jestem ślepa, no to super. Ale pięknie, Aga, no nie, te kosmetyki genialne, fajnie dobrałaś. Oko mi się bardzo podoba, w sensie właśnie szczególnie te tutaj, te błyszczące elementy i właśnie ten taki brokacik dla mnie jest po prostu za mocne, w sensie za ciemne, bo się odzwyczaiłam i po prostu jest taki właśnie na mega mocne wyjście. Usta bardzo fajne, piegi super, w ogóle zobacz, jak tu jestem zalana, to jest ta struga. Ja przewijałam totalnie, widzę, tak tutaj mi zmyła podkład, z tej strony nie widzę, więc spoko, ale jakby i tak to się tak dobrze trzyma, mimo płakania. Bo widzisz, jak masz taką upudrowaną, gładką twarz, to każda niedoskonałość, ona odbiega od tej doskonałości tego podkładu. A jak masz tyle na chlopę na tej twarzy, to już nikt nie wie, czy tam piek, czy tam pryszcz, czy tam smuga, czy tam dotknęłaś. Właśnie, ale zupełnie szczerze, bardzo mi się podoba ten make-up, super się czuję w tych piegach, więc ja bym totalnie tak wyszła wieczorem, nie na dzień. Nie po bułki, tak jak ty. To dziękujemy wam pięknie za oglądanie, jeżeli nie znacie Izy, to zapraszamy na Instagrama albo TikToka, więc pamiętajcie, że filmy na tym kanale wychodzą w każdy piątek, chyba od 8 lat, a na kanale Vlog w każdą środę. Dziękujemy pięknie, do zobaczenia, pa!